Dobry wieczór, dziś wtorek, 19 listopada, Joanna Jędraszczyk-Kałwak. Zaczynamy wiadomości dla niesłyszących. Trwa 8. Ogólnopolski Festiwal Fotografii Otworkowej. Prace artystów można oglądać w wielu galeriach, głównie na terenie województwa śląskiego. Część fotografii dotarła także do Raciborza. Fotografia otworkowa polega na wykonywaniu zdjęć aparatem typu kamera obskura. Technika jest formą powrotu do klasyki fotografii. Zainteresowanie nią nie słabnie, o czym świadczy trwający właśnie OFFO. Ogólnopolski Festiwal Fotografii Otworkowej organizowany jest już po raz 8. A biblioteka uczestniczy od dobrych kilku lat w tym festiwalu. Co 2 lata w listopadzie w Galerii Gawra można zobaczyć prace wykonane fotografią otworkową. W tegorocznej edycji Festiwalu Fotografii Otworkowej wzięło udział ponad 70 artystów. Część prac można podziwiać w Raciborskiej Galerii Gawra. W tym roku na naszej wystawie mamy prace 2 czeskich autorów, Marceli Chrenstowej i Wladimira Skalickiego oraz jednego autora polskiego, Witolda Englendera. Ekspozycja zostanie w Raciborskiej Bibliotece do końca listopada, a dyrektor placówki już zdradziła nam plany na kolejną wystawę w Galerii Gawra. W grudniu będzie nowa wystawa, wystawa konkursowa. Już skończył się termin nadsyłania pracy na nasz konkurs jesienny, który w tym roku przebiegał pod hasłem Hej Przygodo. Pod koniec listopada będziemy otwierać tą wystawę, więc cały grudzień będzie można oglądać prace rysunkowe, prace komputerowe, pacynki, kukiełki, wszystko co się wiąże z literaturą przygodową. Wystawa ta w odróżnieniu od obecnie goszczącej w Gawrze ma być wyjątkowo kolorowa. Ruszyła pierwsza edycja marszałkowskiego budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy województwa śląskiego mogą zadecydować, które projekty zostaną zrealizowane, a wśród propozycji nie zabrakło raciborskich projektów. Jednym z nich jest budowa tężni solankowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego. Marszałek województwa śląskiego w tym roku po raz pierwszy ogłosił nabór projektów w ramach budżetu obywatelskiego. Do konkursu stanęło kilkadziesiąt projektów, wśród nich pomysł Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu. Jesteśmy szkołą marszałka, więc bardzo śledzimy, co dzieje się w Urzędzie Marszałkowskim i kiedy zostały ogłoszone konkursy, które dały nam taką możliwość, że możemy realizować swoje jakieś takie wewnętrzne zamysły, to od razu skojarzyło nam się to właśnie z tężnią. Na terenie Raciborza jeszcze nie ma tężni solankowej, dlatego władze SMS-u zachęcają do oddania głosu na ich projekt. Myślimy o niej nie tylko dla uczniów Szkoły Mistrzostwa Sportowego, ale dla mieszkańców dzielnicy. Zapraszamy mieszkańców całego miasta. Obiekt jest monitorowany, dostępny całodobowo, bo internat jest przecież całodobowy, więc dostępność jest gigantyczna i myślę, że jest to okazja do ciekawego spędzenia czasu wolnego. Pomysł popierają uczniowie placówki, którzy dzięki tężni mogliby też zadbać o swoje zdrowie. Cały czas się u nas coś dzieje ostatnio. Bardzo nam się podoba ten pomysł, ponieważ będzie lepsze powietrze. Teraz wiadomo, cały czas jest o smogu mowa. Będzie takie miejsce, gdzie można sobie usiąść ze znajomymi, porozmawiać i przy okazji poddychać świeżym powietrzem. Będzie o wiele lepsze też imię dla szkoły, że mamy nowe tak jakby wynalazki i no wiadomo, lepsze powietrze, właśnie dużo przebywamy też na zewnątrz. Głosować na projekty w ramach marszałkowskiego budżetu obywatelskiego mogą wszyscy mieszkańcy województwa śląskiego. Każdy ma do dyspozycji 4 głosy. 3 z nich dowolnie zagospodarować można na projekty podregionalne, a 1 oddać na działanie o zasięgu wojewódzkim. Głosujemy na stronie bośląskie.pl. Tam jest taka zakładka Głosuj. Podajemy swoje podstawowe dane, imię, nazwisko, PESEL. Będzie nam potrzebny tego telefon komórkowy, ponieważ trzeba podać numer telefonu i na ten numer zostanie nam przysłany kod, który następnie trzeba na tej stronie wpisać. Ponadto głosować można w punktach mobilnych. W Raciborzu znajduje się on w punkcie informacji turystycznej na Zamku Piastowskim.
A na zakończenie naszego programu wracamy jeszcze do minionego Święta Niepodległości. W poniedziałek, 11 listopada, w ramach obchodów, nową wystawę zaprezentował Zamek Piastowski. Warto ją odwiedzić i skorzystać z kolejnej lekcji historii. Repliki zbroi wykonane przez raciborskiego płatnerza Roberta Stefanowskiego, repliki mundurów wojskowych z okresu napoleońskiego i pierwszej połowy XX wieku ze zbiorów Roberta Galary oraz kolekcja polskich pojazdów pancernych z okresu kampanii wrześniowej wykonanych przez raciborzanina Andrzeja Beracza. To wszystko zobaczymy na najnowszej wystawie w Zamku Piastowskim, który wspólnie z Powiatowym Muzeum Ziemi Głubczyckiej przygotował ją z okazji zeszłorocznej rocznicy stulecia odzyskania niepodległości i obchodów dziesięciolecia działającej tu agencji. Jak zaznaczają organizatorzy, wystawa pod tytułem Karty z historii Polski to odkrywanie dziejów od średniowiecza aż po czasy II wojny światowej i swoista lekcja patriotyzmu, przypominająca także nasz lokalny wkład w odzyskanie upragnionej wolności. Na zwiedzanie z biletem dostępnym w punkcie informacji turystycznej zapraszamy od poniedziałku do piątku od 9 do 16, a w sobotę i niedzielę od 10 do 18. W dzisiejszym wydaniu Wiadomości dla Niesłyszących to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.